Cześć! Pamiętasz Wonder Studio? To jest taki program w przeglądarce, który pozwala nam podmieniać postacie na filmie. Czyli mamy jakąś postać, która jest normalnie na filmie, nagrana telefonem albo aparatem czy czymkolwiek i my po prostu podmieniamy tą daną postać na jakiś model 3D. I do tej pory w poprzednim filmie wrzucaliśmy tylko postacie, które są dostępne na stronie Wonder Studio. A dzisiaj, skoro całkiem dużo osób prosiło o taki poradnik, pokażę Ci, jak możesz wrzucić swoją własną postać z Blendera do tego Wonder Studio. Zaczynamy! Jesteśmy teraz na głównym panelu Wonder Studio, czyli tam, gdzie byliśmy w poprzednim poradniku. Pokazywałem tam, jak to wszystko działa i gdzie tutaj klikać, żeby stworzyć swój własny film. Więc jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, odsyłam do karty z prawej u góry albo do linku w opisie. I zaraz będziemy podmieniać tą postać na coś innego. Domyślnie mamy dostęp do tych postaci, które są tutaj z prawej strony. Ale to już ogarnialiśmy w poprzednim filmie. Teraz chcielibyśmy wrzucić swoją własną postać tutaj. Może to być postać, którą sami wymodelowaliśmy, albo jakaś postać z innej strony. To jest nieważne. Po prostu wrzucamy tutaj obiekt, którego nie ma tutaj domyślnie. Ja do tego celu skorzystam z Mixamo. Mixamo to jest taka dosyć popularna biblioteka modeli i tekstur do naszych projektów. Możemy oczywiście korzystać z niej całkowicie za darmo, tylko musimy założyć tutaj konto. Na początek możemy sobie wybrać postać. Z lewej u góry wchodzimy do Characters i tutaj widać, że mamy aż 3 strony pełne postaci. Ja załóżmy, że przeskoczę sobie na stronę numer 2 i wybiorę tą postać tutaj z lewej strony. Gdy ją kliknę, wybieram Use this character i pyk, mamy tą postać z prawej strony. Tylko że aktualnie ona odgrywa animację. My nie chcemy, żeby odgrywała animację. Animację będziemy dorzucać w tym Wonder Studio, więc musimy mieć statyczną postać. Jeżeli masz statyczną, to wszystko w porządku. Jeżeli nie, to przejdź do Animation i tutaj w pole Search wyszukaj animację o nazwie Ty Pose, czyli T-Pose. Coś takiego. To jest taka statyczna animacja, w której postać kompletnie się nie rusza. I to nas właśnie interesuje. Gdy już to mamy, to wybieram po prostu Download z prawej u góry i klikam jeszcze raz Download. Teraz po prostu pobieramy tą postać na nasz dysk i za chwilę ją otworzymy. Oczywiście pamiętaj, że jeżeli chcesz korzystać tutaj z jakiejś innej postaci, nie z Mixamo, to wszystko będzie wyglądało praktycznie tak samo. Ja tutaj pokazuję tylko sam proces na podstawie modelu z Mixamo, ale możesz tego użyć w postaci, którą sam wymodelowałeś, albo z jakiejkolwiek innej strony. No i teraz pobrała nam się ta postać, mamy z lewej na dole T-Pose 1, tylko że musimy teraz wczytać ją do Blendera. Ale tutaj jest troszkę podchwytliwa sprawa. Gdy wejdziemy sobie do dokumentacji tego Wonder Studio i zlecimy troszkę w dół, link do tej dokumentacji oczywiście standardowo znajdziesz w opisie, to widzimy tutaj, że rekomendują wersję Blendera 3.3.1, a najmniejsza, jaka jest możliwa, to jest 3.1.0. Więc jeżeli masz wyższą, to lepiej jednak będzie skorzystać z tej wersji 3.3.1. Na szczęście niedawno nagrałem poradnik o Blender Launcher, czyli takim launcherze, takiej aplikacji, która pozwala nam pobierać dowolne wersje Blendera. Jeżeli tego jeszcze nie widziałeś, to też polecam sobie obczaić w karcie z prawej u góry albo w opisie. Tutaj pobrałem sobie wersję 3.3.1. Klikam Launch, żeby włączyła mi się ta wersja i mamy naszego Blendera. Wciskam A, X, Delete. No i usunęliśmy wszystko z naszej sceny. Teraz czas wczytać nasz model, który przed chwilą ściągnęliśmy. Więc wejdę w File, Import i wybieram FBX, bo ściągnęliśmy model w postaci FBX. Model załadowany, tylko jest taki dosyć szary. Żeby zobaczyć faktycznie, jakie on ma tekstury, to kliknij tą ikonkę z prawej u góry Material Preview. I wtedy wszystkie materiały powinny nam się załadować. Mamy już postać, tylko oczywiście nie jest to takie łatwe, że teraz byśmy to wyeksportowali i wrzucili do Wonder Studio. Będziemy musieli nieco zmodyfikować tą postać, która jest tutaj. Na pewno będziemy musieli przejść tutaj z prawej u góry do Outlinera i dopasować nazewnictwo tych kolekcji i kości. Aktualnie nasza pierwsza kolekcja nazywa się Collection, a jak kliknę na nią dwa razy, to będę mógł ją nazwać Charakter. Coś takiego. Jeżeli nazwiesz to inaczej, to nie zadziała. Musi to być jednak nazwa Charakter, więc nazwij to tak. I rozwiń tutaj Armature. W tym miejscu po prostu mamy nasz szkielet, do którego przyczepiona jest nasza geometria. Ona się nazywa Mesh, a szkielet nazywa się Armature. I tutaj również musimy zmienić nazwę tego Armature. Znaczy Armature może zostać, ale na samym końcu powinniśmy dopisać Body. I tak samo tutaj na dole. Klikam dwa razy i dopisuję Body. I teraz Wonder Studio będzie wiedziało, gdzie szukać tego konkretnego obiektu. Jest jeszcze jeden myk. Jak wejdziemy tutaj w Armature jeszcze głębiej, to zobaczysz, że mamy tutaj obiekty kości. To są nasze poszczególne kości, jak na przykład kręgosłup czy nogi. No i tutaj wszystko jest ok, oprócz tego, co jest na samym początku. Mixamo rig dwukropek. Jeżeli to jest twój własny szkielet, to prawdopodobnie nie będziesz musiał robić tego kroku. Ale jeżeli pobierałeś to z Mixamo, to będziemy musieli usunąć ten dopisek Mixamo rig dwukropek. Żeby to zrobić, kliknij lewym przyciskiem myszy na nasz szkielet, teraz wciśnij Tab, żeby przejść do trybu edycji, i A, żeby zaznaczyć wszystko.
Jeżeli to będzie szare, to znaczy, że jest odznaczone. Jeżeli jest pomarańczowe, to znaczy, że jest zaznaczone. Teraz wejdź w Edit, Batch Rename i dostaniemy takie okienko. W tym okienku możemy wybrać, jakim obiektom chcemy zmieniać nazwy. My chcemy zmienić nazwy tylko i wyłącznie kościom, więc tutaj, gdzie jest Objects, wybieram Bones. I będziemy szukać kości. Widać, że znalazło nam 65 kości. Tutaj, gdzie jest Find, wpiszmy po prostu to, co chcemy usunąć. Chcemy usunąć Mixamo Rig dwukropek, więc wpisałem Mixamo Rig. A tutaj, gdzie jest Replace, musimy wpisać to, czym chcemy zastąpić Mixamo Rig dwukropek. My chcemy to po prostu usunąć, więc nie będziemy wpisywać tutaj nic. Zostawimy to pole puste. Wciskam OK. I tak jak widzisz, wszystkie nasze kości zostały zmodyfikowane. Teraz wygląda to dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Pozbyliśmy się tego Mixamo Rig. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o zmiany nazewnictwa w naszym modelu. Jeżeli tworzyłeś swój własny model ze swoim własnym szkieletem, to zajdź jeszcze raz na stronę dokumentacji i tutaj, gdzie jest Bone Naming Convention, możesz to rozwinąć i zobaczyć, jak twoje kości powinny się nazywać. My już jesteśmy zgodni z tym, dlatego że po prostu usunęliśmy ten Mixamo Rig na początku, ale jeżeli ty robisz wszystko od początku, to sprawdź, czy wszystkie twoje nazwy są zgodne z tym, co jest tutaj napisane. Kolejnym krokiem będzie przejście do materiałów, czyli klikam na naszą postać i z prawej strony przechodzę do materiałów. Tutaj z prawej strony widać, że mamy dwa materiały przypisane do naszego obiektu. Niestety, ale Wonder Studio ogarnia tylko jeden materiał na daną geometrię, więc wybiorę sobie ten Funk 1, który jest tutaj wybrany i kliknę minus, żeby się go pozbyć. Teraz mamy jeden materiał na cały nasz obiekt i o to nam właśnie chodzi. Jeżeli chcesz mieć więcej materiałów na cały obiekt, to musisz potworzyć więcej obiektów, które mają po jednym materiale. Czyli jeżeli mielibyśmy rękawy na przykład w innym materiale, to byśmy musieli oddzielić te rękawy jako oddzielny obiekt. Okej, i jeszcze musisz pamiętać o tym, że materiały powinny mieć dopisek mat na samym końcu. Tak jak armature ma dopisek body, tak samo materiał musi mieć dopisek mat. Wtedy wszystko będzie jasne dla Wonder Studio. No i jeżeli mamy już nazewnictwo obiektów, mamy już nazewnictwo materiałów, to teraz czas przejść do zakładki Shading i zobaczyć, jakie powinno być nazewnictwo samych tekstur. Tekstury na naszej postaci wyglądają ok, ale nie będą działać. Nie będą działać dlatego, że są zapisane wewnątrz naszej geometrii, a Wonder Studio musi wczytywać je jako oddzielny plik, więc będziemy musieli wyciągnąć te tekstury z geometrii do oddzielnego pliku. Żeby to zrobić, klikam na naszego pierwszego noda, nazywa się File 1 i z lewej strony pokaże się podgląd tej tekstury. Teraz klikam na te trzy kreseczki z lewej strony, Image i wybieram Save As. Stworzyłem sobie nowy folder na pulpicie i tutaj wybieram Save as Image, czyli zapisaliśmy tą teksturę na nasz pulpit. Zlecę niżej, klikam na kolejną, trzy kreseczki, Image, Save as, przechodzę do tego folderu i Save as Image. I dokładnie tak samo dla normal mapy. No i proszę bardzo, tekstury już są zapisane u mnie w pliku. Teraz muszę powiedzieć Blenderowi, żeby brał tekstury nie z wewnątrz geometrii, tylko z wewnątrz tego pliku, który się znajduje tutaj. Dlatego zaraz będę musiał zmodyfikować to w Blenderze, ale najpierw nazewnictwo tekstur, tak jak obiecałem wcześniej. Tekstury powinniśmy nazywać tak, jak nazywa się materiał plus dopisek, co to jest za tekstura. Czyli żeby to zrobić, przejdę do materiałów z prawej strony, kliknę na to dwa razy i Ctrl-C, żeby skopiować tą nazwę. Teraz wracam do tekstur, wciskam F2 albo prawy przycisk myszy zmień nazwę i tutaj wklejam tą nazwę materiału, usuwam mat, bo teraz nam to nie będzie potrzebne, to nie jest materiałem, ale zachowuję sekcję Battalion Leader. I teraz tutaj wpisuję text, no bo będziemy wczytywać teksturę i muszę powiedzieć, jaka to jest tekstura. To była tekstura Diffuse, więc piszę DIFF. I już mamy gotowe. Skopiuję sobie całą tą nazwę teraz, przejdę do Specular, wkleję i zamiast Diff wpiszę Spec. I tak samo do Normal mapy, zamiast Diff wpiszę Norm. Jeżeli nie wiesz, skąd brać te dopiski, norm, spec, div i inne, to znowu przejdź na stronę dokumentacji i tutaj w sekcji Shading and Texturing, jak to klikniesz, zleć tutaj troszkę w dół i w tym miejscu będziesz miał wypisane wszystkie dopiski, które trzeba wpisać w nazwę danych tekstur. No to teraz wracamy jeszcze raz do Blendera i tutaj, gdzie mamy napis ten File 1, klikamy X, żeby usunąć tą teksturę. Wciskam Open i wybieram teksturę div, którą przed chwilą zapisaliśmy. I tak samo dla pozostałych tekstur. Jak tekstury już wczytane, to jeszcze raz przejdziemy przez wszystkie nody i zmienimy ich tryb jakby. Czyli jeżeli popatrzymy na pierwszego noda, to jego color space jest ustawiony na sRGB. I to jest w porządku, bo nasza tekstura diffuse przechowuje kolor naszego obiektu. Czyli wszystko ok. Jeżeli przejdziemy do spec, to co jest podłączone do specular, to tutaj color space powinien być ustawiony na non-color, dlatego że ta tekstura nie powinna zmieniać samego koloru obiektu, a powinna tylko działać na tą daną wartość specular. I podobnie tutaj w normal, jest color space na sRGB i jak to zmienię na
non-color, to teraz będzie wszystko w porządku, bo ta tekstura też nie powinna zmieniać koloru naszego obiektu, tylko powinna zmieniać wartość normal, czyli wypukłości, ale to więcej opowiadałem w innych filmach o tym. I to już wszystko mamy praktycznie skończone. Jak teraz klikniesz na nasz obiekt jeszcze raz i przejdziesz do tego zielonego trójkącika z prawej strony, to tutaj, gdzie jest Normals, odznacz Auto Smooth. Dzięki temu Wonder Studio nie powinno mieć żadnych problemów z wczytywaniem tego obiektu. No to co? To jest chyba wszystko, o co musimy zadbać przed wrzuceniem tego do Wonder Studio. Ale jeszcze został jeden mały krok. Jeżeli znowu wrócisz do tej dokumentacji, do której cały czas cię odsyłam, to zobaczysz, że tutaj jest coś takiego jak Example Character Zip. Kliknij to i pobierz na swój komputer. Pobierze się takie coś. To jest mega istotne, jeżeli dosyć szybko chcemy skonfigurować cały nasz plik blenderowy, żeby wszystko bez problemu działało. Więc to również będziemy musieli otworzyć w blenderze 3.3. Odpalam drugiego blendera 3.3, usuwam wszystko stąd i zwyczajnie przeciągam to, co znajduje się tutaj, do naszego blendera i wybieram Open. Dostaliśmy taką postać. To jest taka domyślna postać, na której możemy się wzorować, gdy tworzymy swoją własną, ale my już to ogarnęliśmy. Więc zaznaczam całą tą postać razem ze szkieletem, wciskam X i wybieram Delete. Usunęliśmy postać i teraz będziemy mogli wkleić tutaj naszą postać. Czyli wracam do mojego blendera, A, Ctrl C, wskakuję z powrotem tutaj i Ctrl V. Wkleiliśmy naszą postać, widać, że jest trochę przezroczysta, więc wybierz tą ikonkę tutaj z prawej u góry, żeby wyłączyć X-Ray i tą ikonkę, żeby włączyć wszystkie tekstury. No i mamy dokładnie to, co mieliśmy wcześniej. Jeszcze kliknij na tą postać, wciśnij N na klawiaturze, N i sprawdź, czy tutaj wszystkie rzeczy są ustawione tak jak u mnie. Ważne jest, żeby Location było 0, Rotation 0 i Scale 1. Jeżeli jakieś obiekty mają inne wartości tutaj, to zaznacz wszystko, wciśnij Ctrl A i wybierz Scale, Rotation i Location. Teraz wszystko jest wyzerowane tak, jak być powinno. I to już jest naprawdę wszystko, co musimy ogarnąć. Nic więcej nie musimy już ruszać. Więc ja wciskam Ctrl S, żeby zapisać ten plik i będziemy mogli wrócić do Wonder Studio. Jestem w moim Wonder Studio, więc klikam tutaj z prawej u góry plusik i nas się pyta, jak chcemy nazwać naszą postać. Więc tutaj możemy wpisać sobie dowolną nazwę, jaką sobie chcemy. Na przykład niech będzie Roman. Ta nasza postać będzie się nazywała Roman. Klikam Create. I teraz dostajemy informację, że możemy wrzucić tutaj wszystkie nasze pliki, czyli sam model i tekstury. Skoro mamy zapisany nasz example character w tym miejscu, to klikam na niego, przeciągam i upuszczam tutaj. I jeszcze wracam do moich tekstur, zaznaczam wszystko, klikam, przeciągam i upuszczam tutaj, gdzie jest plusik. Wciskam upload. Wszystko wczytane, z lewej strony pojawiły się tiki, więc wybieram validate. Ten proces może potrwać tak mniej więcej 5-6 minut, więc zrób sobie jakąś kawę, herbatę i za chwilę wracamy. No i proszę bardzo, dostaliśmy informację o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem i już możemy wczytać naszą postać. Klikam X, żeby zamknąć to okno i teraz gdy wejdę w sekcję My Characters, zobaczymy, że jest tutaj mój Roman. Jeszcze nie ma podglądu, ale jest na 15%, więc zaraz powinna się pojawić jakaś miniaturka w tym miejscu. Ja mam jeszcze tutaj postać, która nazywa się Test 1, którą wgrywałem tutaj wcześniej, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, więc ty tego nie będziesz miał i wcale nie musisz mieć. To był tylko mój taki test. I jeżeli ja teraz wybiorę tutaj Show Actor, zaznaczy nam się aktor na scenie, klikam, przeciągam i upuszczam postać, którą przed chwilą dodaliśmy. Teraz wybieram Next. No i ustawienia. Po tym nie będziemy już przechodzić, bo zajmowaliśmy się tym w poprzednim filmie i klikam Start Processing. No i czekamy. Teraz musimy po prostu poczekać około 44 minuty, tak jak jest tutaj napisane. Więc jeżeli to się skończy, to za chwilę do ciebie wrócę i zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Witam ponownie po około 50-55 minutach, coś takiego. No i dostaliśmy taki render. Klikam Play, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jest nasza postać na scenie, wszystko jest pięknie podmienione, nie ma żadnych problemów. Według mnie z tym programem naprawdę można niesamowicie szybko zrobić bardzo fajny render ze swoją własną postacią. Nie będziemy musieli wydziwiać i tworzyć jakichś własnych obejść do tego, tylko wrzucamy postać i wszystko działa z miejsca. No dobra, to jest wszystko, co chciałem ci pokazać w tym filmie. Film raczej wyszedł z sekcji tych nieco dłuższych, ale myślę, że warto. Bo naprawdę mamy tutaj ciekawy program, no i sporo osób prosiło, żeby pokazać, jak to wygląda, jak to się robi, więc proszę bardzo. Instrukcja nagrana, teraz wszyscy powinni być szczęśliwi. Dzięki za oglądanie i do następnego.